Czy będę się chciał z Państwem podzielić, to kilka uwag, przemyśleń na temat realiów funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce. To wszystko, co powiem, według mojej najlepszej wiedzy. Nie mam monopolu na rację naprawdę, ale jedno mogę obiecać, że będzie to moje najlepsze doświadczenie, najlepsza wiedza, jaką w tej chwili. Proszę Państwa, najpierw cofnę się troszeczkę do historii naszej gospodarki, dlatego że uważam, że musimy przede wszystkim zwrócić uwagę na proces, który nas w tym chwili dotyka, na sytuację coraz bardziej się zmieniającą i na początek zacznę od sytuacji sprzed kilkunastu lat. Powiem tak, proszę Państwa, ja jestem wielkim szczęściarzem. Jestem wielkim szczęściarzem z tego powodu, że przyszło mi zakładać firmę w czasie niemal książkowego wolnego rynku. Proszę Państwa, przełom lat 80. i 90. To wspominam dzisiaj niemal jak raj dla przedsiębiorców. Zaledwie parę ustaw. Przedwojenny kodeks handlowy, prawo celne, ustawa o podatku dochodowym, kodeks pracy i to w zasadzie tyle musiał znać przedsiębiorca, żeby rozpocząć. Pamiętam, kiedy rozpoczynałem, kiedy byłem młodym człowiekiem. Parę dni zajęło mi uczenie się tego prawa. Znałem całość obowiązującego prawa po paru dniach studiowania kilku aktów prawa. Proszę Państwa, co w tym było takiego naprawdę pięknego? Piękne było to, że to prawo dotyczyło wszystkich na rynku. Było proste, jasne, zrozumiałe. I co drugi dzień media donosiły, co nie jest zakazane, jest dozwolone. Proszę Państwa, kilka reguł, które trzeba było spełnić, wszystko resztę jest dozwolone. Państwo jest tanie, państwo się nie wtrąca, państwo pilnuje tylko tych kilku ustaw. Proszę Państwa, kto był beneficjentem tamtego okresu? Przede wszystkim społeczeństwo, przede wszystkim klient. Bo jeżeli ja chciałem odnieść sukces na rynku, to nie było żadnego innego sposobu, tylko dać dobrą ofertę na rynku. Takim, żeby rynek wybrał moją firmę. Żadnego załatwiania, żadnego uzgadniania, żadnej takiej czy innej polityki. Był tylko jeden cel. Najlepsza oferta na rynek. A żeby dać najlepszą ofertę na rynek, cała zawoda musiała bardzo ciężko w sposób zgrany pracować. Więc to był drugim beneficjentem tej sytuacji pracownicy. Ja byłem najlepszym związkiem zawodowym, ja musiałem dbać o pracowników po to, żeby oni tym wspólnym, wielkim ze mną wysiłkiem dawali najlepszą obsługę klienta. Proszę Państwa, i nie było innej drogi, dlatego że regulacji praktycznie nie było, aby to przeszkadzało. W ten sposób firmy tamtego czasu rosły jak na drożdżach. Ja pamiętam, że największym moim problemem, pomimo że wtedy bankrutowały setki tysięcy państwowych przedsiębiorstw, bo to był czas przełomu. Ja do Optimusa przyjmowałem wszystkich. Każdy, kto chciał pracować, został przyjęty na szczęście. I ale nie policjant. To był dobry znak, to był zły niestety. Ale proszę Państwa, na czasy, kiedy firma przyjmuje wszystkich, kiedy w ciągu kilku lat z jednej firmy Optimum zrobi się 30 przedsiębiorstw, to znaczy, że warunki były naprawdę doskonałe. I czy firmy stały się liderami swoich branż? Onet, Optimum, to jest firma nasza wewnętrzna, kasa fiskalna, Optimum i oczywiście. Proszę Państwa, wydawało się, przychodzi do nas Loki, proponuje współpracę na całym świecie, wspólne przedsiębiorstwo, Optimum z Loki Martin, gramy z największymi na świecie. Wydaje się, że nie będzie końca, że Polska staje przed wspaniałym okresem rozwoju gospodarczego, a nasz kraj szybko dogoni, prześcignie dzięki pracowitości Polaków, tych, którzy rozwijali się dużo dłużej w wolnych warunkach. Jesteśmy pełni entuzjazmu, który niestety dość szybko zaczyna zamieniać się w jakąś refleksję. A no co zaczyna się dziać? Do akcji wkracza Sejm i zaczyna się robić taka długa tradycja, że im więcej ustaw, im więcej najprzeróżniejszych regulacji Sejm uchwali, tym jest bardziej pracowity i lepszy. I proszę Państwa, produkują akty prawne, regulują,
I skutek jest taki, że po paru latach ja zaczynam widzieć, że już nie praca osiąga się sukces. A szkolenie mamy robione bardzo szybko w sytuacjach. Ja daję zawsze jeden przykład, który pokazuje, co, jak państwo zmieniło mentalność całego rynku gospodarczego. Mieliśmy, to jest sytuacja prawdziwa, ale taka, która właśnie pokazuje ten mechanizm psucia dokonywany przez państwo. Mieliśmy taką firmę Optimus Pascal Multimedia. Robiliśmy oprogramowanie do nauki matematyki, geografii, historii dla szkół średnich. To było oprogramowanie multimedialne, żeby się uczniowie dobrze przygotowali do egzaminu maturalnego, potem do egzaminu maturalnego. Robimy to oprogramowanie i w pewnym momencie, oczywiście pytamy się naszego Urzędu Skarbowego, jak to opodatkować, oczywiście oprogramowanie 22%, ale widzimy w marketach, że takie same produkty, tylko znacznie gorsze, mają 7% wartości. No więc zawsze jakieś tam możliwości kontaktu z konkurencją są. Jedziemy do nich, pytamy się, jak to robicie na te 7% wartości. Czego robicie z Urzędu Skarbowego, tak jak samo jak i na. My wysłaliśmy zapytanie, dostaliśmy 22%, a oni wysłali zapytanie, dostali 7%. No i prawnicy zaczęli analizować i faktycznie ustawia VAT-owski ustawy. To co z Urzędu Edukacji 7%. Oprogramowanie komputerowe 22%. Proszę mi powiedzieć, jak opodatkować oprogramowanie, które jest Urzędu Edukacji. Tu jest sedno naszego problemu. Zgodnie z prawem jest i 7, zgodnie z prawem jest 22. Ale proszę Państwa, różnica jest 15%. W dużej konkurencji na rynku nasza zyskowność jest w granicach 5%. Czyli jeżeli konkurencja ma przewagę 15%, to nawet gdybyśmy w ogóle zysk zrezygnowali, to nie ma w ogóle żadnych szans. I co ja jako przedsiębiorca zaczynam zauważyć? Że już się nie liczy jakość oferty na rynku. Już się nie liczy ciężka praca mojego zespołu. Liczy się relacja z władzą. Jeżeli ja dostanę 7, to ja żyję. Moje produkty się sprzedają, są po prostu tanie. Jeżeli ja dostanę decyzję Urzędu Skarbowego 22, to mnie nie ma. Proszę Państwa, zobaczcie, co się w ciągu kilku lat stało. To nie ciężką pracą osiąga się sukces. Przedsiębiorca powinien przede wszystkim mieć dobre relacje z władzą. Bo w ramach tego chaosu prawnego, jeżeli dostanie dobrą interpretację takiego czy innego urzędu, jest dużo. Nie jakość produktu, ale relacje z władzą. A to tak naprawdę potoczy na straży korupcji. I nie są winni przedsiębiorcy. Po prostu w wielu przypadkach nie ma innego sposobu na sukces niż relacje z władzą, bo teraz nie od pracy zależy sukces, tylko od tejże relacji z władzą. Proszę Państwa, najlepszym takim miernikiem warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw jest, są inwestycje, oraz warunki, w jaki sposób uzyskuje się zgodę na inwestycje. Ja sobie zrobiłem z mojej historii, kiedy jestem w biznesie, takie trzy analizy trzech przypadków. Jak wiemy, inwestycje mają charakter mnożnikowy. W zasadzie kraj, który nie sprzyja inwestycjom, no nie ma szans wyścigu gospodarczego. Proszę Państwa, fakty prawdziwe. W latach tak zwanej głębokiej komuny, pod koniec lat 70. chciałem na mojej działce wybudować garaż o wymiarach 4x12 metrów. I proszę Państwa, kiedy przygotowałem sobie jakieś tam papierki i osób potrzebne z tym, poszedłem do urzędu i w tym samym dniu dostałem zezwolenie na ten garaż. W czasach głębokiej komuny w ciągu jednego dnia dostałem zezwolenie na budowę garażu 4x12 metrów. Proszę Państwa, kiedy na początku lat 90. budowałem pierwszą halę w Optimusie, to był jakiś tam architekt, przygotował jakąś tam dokumentację, posłałem pracownika do Urzędu Miejskiego w Nowym Sączu. Decyzja, zezwolenie na budowę przyszło za 2 tygodnie. Hala produkcyjna pierwsza miała wymiary 12x60 metrów. Podbudowa się oczywiście musiała po prawomocnym jeszcze za jakiś czas, ale ja papier zezwolenie na budowę miałem po 2 tygodniach. I nie byłem ani raz w urzędzie osobiście. Pracownik poszedł, zanim przypisał. Proszę Państwa,
dokładnie 10 lat temu, jako rolnik, chciałem wybudować w mojej wsi, na mojej ziemi pomorę, mniejszą na majątce, 10 na 30 metrów. Proszę Państwa, osobiście, już mając to jakieś tam rozpoznawane nazwisko i to, że nie musiałem wielu kolejkach stać, załatwiłem zezwolenie na moją oborę dokładnie 1,5 roku. Musiałem uzyskać zezwolenie 17 instytucji, w tym wojewody małopolskiego. Tym papierem od wojewody małopolskiego był tak, nie planuje się na tej kierunce ważnych inwestycji rządowych. Ale taki papier musiałem zdobyć, żeby wreszcie otrzymać wojewody. Proszę Państwa, dzisiaj podejrzewam, że już nie byłoby 1,5 roku, tylko pewnie 2 roku. A proszę Państwa, ja dzisiaj odbieram te inwestycje, znaczy próbuję je odebrać. To kto z Was próbuje oddać do użytkowania cokolwiek, to przecież to jest chore. Nie chcę mówić, że na jednej z inwestycji, bo to co powiat, to oczywiście inny kraj. Na jednej z inwestycji, jak już powiecie, no nie chcę go zniesławiać, ale proszę Państwa, tamtejszy nadzór budowlany doszedł do wniosku, że każda różnica z dokumentacją wymaga nowego zezwolenia na budowę. Chcę Państwu pobradać, idą i wjeżdżą do milimetrów. Jest odstępstwo 5 mm, jest zgodny z dokumentacją, prosimy nowe zezwolenie na budowę, te 5 mm. I tak już robimy, mamy chyba 10 zezwolenie na budowę. Gdyby tak od razu pokazali te wszystkie zauważone przez nich rozbieżności, to nic, że projektant pisze, że zmiana nieistotna, nie wpływająca na nic. Urząd wymaga, że każda różnica z projektem po milimetr wymaga nowego zezwolenia. Można ich przez taki przyczyn. Proszę Państwa, a teraz popatrzmy, jakie są konsekwencje takiego stanu rzeczy. Ile Państwa kosztuje taka inwigilacja obywatela, taka kontrola na każdym kroku, taki nadzór. Proszę Państwa, ja jako rolnik mam co roku fotografowane z kosmosu wszystkie moje zasiewy. Porównywane, czy ja to zrobię, czy do jednego ara jest to zgodne z dokumentacją. Mam kontrolowane, czy na moich działkach w górach nie wyciąłem choć jednego krzaczka. Jeżeli wyciąłem te zezwolenia, mam zaraz wytoczoną procedurę jako, nie wiem, przestępstwa, czy jakieś tam, czy ktoś się akurat jedną taką procedurę, jakieś tam trakty i proszę. Proszę Państwa, sobie wyobrażacie, ile taki nadzór na obywatela kosztuje. Jak Pan był mówił w książce Pamięć o Dostępności? Ostrzegał nas kilkanaście lat temu, że jeżeli Państwo będzie tworzyło prawo i regulacje bez opamiętania, to niedługo pod piękną nazwą demokracja będziecie mieli kolejny system prawa. Jan Paweł II w książce Pamięć i Tożsamość napisał to co najmniej trzykrotnie. Proszę Państwa, on już widział to nasze prawo. Państwo, które kontroluje wszystko. Państwo, które na tą kontrolę potrzebuje ogromną ilość pieniędzy. Przecież ta kontrola kosztuje miliardy z naszych podatków. Brakuje pieniędzy na najbardziej potrzebne sprawy infrastruktury, ponieważ trzeba obywatela nadzorować kontrolę. Proszę Państwa, z jednej strony potężny koszt takiego nadzoru nad obywatelem, takiego jego pilnowania. Z drugiej strony to pilnowanie praktycznie wyhamowuje gospodarkę. Państwo totalitarne nie ma szans. Państwo totalitarne musi zbankrutować. Proszę Państwa, stajemy przed bardzo trudnym okresem w naszej historii gospodarczej, dlatego że to zaawansowanie, to Jan Paweł II nazwał to państwo totalitarne, nie ja, tylko cytuję. To państwo będzie potrzebowało coraz więcej pieniędzy, będzie je wydzielać najprzeróżniejszymi metodami, również niegodnymi. To państwo będzie chwytało się wszystkich metod, żeby jeszcze jakoś w tym utopijnym swoim modelu przetrwać. I jeżeli przedsiębiorcy nie będą zjednoczeni, jeżeli nie będą mieli organizacji, która będzie ich broniła, będzie im bardzo trudno, pojedynki jest naprawdę bardzo trudno. Jeszcze jedna sprawa. To państwo
ma czas ograniczony. Bo ten model nie ma szans funkcjonowania w długim okresie czasu. Wobec powyższego będzie potrzebny nowy wilczek i będzie potrzebne nowe rozdanie. Trzeba ten nowy model państwa przygotować. Myślę, że ta organizacja jest najlepiej do tego przygotowana. Dlaczego? Ja kiedyś byłem szefem dużej firmy. Duża firma nie jest zainteresowana istotnymi zmianami. Dlaczego? W ramach zwykłej sprawiedliwości. Ona już się dostosowała do tych trudnych warunków. Ona poniosła ogromne koszty funkcjonowania w tych trudnych warunkach. Więc dlaczego teraz inni mają tych kosztów nie ponosić? Trzeba ich zrozumieć. Duże firmy, duże organizacje gospodarcze dostosowały się, poniosły koszty. A mało tego, po co teraz chować sobie konkurencję, która bez tych barier będzie mogła na przyszłość zagrażać? To jest zupełnie naturalne, że duże firmy skupione w swoich organizacjach nie mają interesu w zmianie obecnej sytuacji. Wobec powyższego uważam, że ta organizacja, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, jest najbardziej przygotowana do tej nowej sytuacji. Proszę Państwa, będzie trudny okres. Na zakończenie mojego wystąpienia chciałbym dać Wam kilka, ze swojego doświadczenia, kilka podpowiedzi, jak przez taki trudny okres przejść. Ja akurat miałem tą szansę, albo tą trudną sytuację, w której się znalazłem. Jak Państwo pewnie wiecie, byłem w więzieniu. Władza pokazała na mnie wszystko, co potrafi. A jak Państwo widzicie, w odróżnieniu od bardzo wielu innych ludzi, ani nie dostałem zawału, ani wylewu, ani paraliżu. Można powiedzieć, że ta bardzo trudna sytuacja w żaden sposób się na mnie nie odbiła. Nawet w wielu przypadkach nie przyszło. I dlatego chciałem podzielić się z Państwem tym doświadczeniem, jak ja sobie poradziłem w tym trudnym czasie. Może się Wam przydać. Być może są na pewno inne. Kiedy byłem aktywnym przedsiębiorcą, moja firma była coraz większa. Ja swoimi siłami bardzo ciężko pracowałem razem z załogą, żeby z każdym dniem firma była większa, sprawniejsza, lepiej dopasowana do mnie. Praca od rana do wieczora. Nie miałem nic czasu. Ja po prostu służyłem swojej firmie. Kiedy okazało się, że w nowych warunkach taką wspaniałą firmę opartą na pracy, prawie już, że ten model się przeżywa, postanowiłem zamiast zmieniać tą firmę, sprzedać, przekazać w inne ręce człowieka, który bardziej się nadaje do nowych warunków. Proszę Państwa, tutaj zrobiłem pewną rzecz, której muszę powiedzieć, bo wtedy wobec tego nie widać krzywdy, jaką na mnie przećwiczyło Państwo, kiedy sprzedałem całą moją organizację, te 30 przedsiębiorstw. Moi prawnicy mi mówią, że w mojej sytuacji podatek dochodowy nie występuje. Po całej kwoty transakcji ja chciałem zapłacić 40% podatku dochodowego, no bo taka wtedy była stawka. Prawnicy mówią, że nie wierzę, nie napiszę do Urzędu Skarbowego i odpiszą, czy mam płacić podatek dochodowy, czy nie. Napisałem pismo, dokładnie prawnicy, ja to podpisałem tylko. Po paru dniach przyszła odpowiedź z Urzędu Skarbowego, podpisana przez naczelnika Urzędu Skarbowego w Sączu. Bardzo krótka, ale bardzo jednoznaczna. Odpowiedzi na Pana pismo, tak i tak, informujemy, że w zaistniałej sytuacji podatek dochodowy nie występuje. Proszę Państwa, dla mnie było to szokiem. Ja byłem wychowany na wzorcach amerykańskich. Moimi partnerami przede wszystkim byli Amerykanie. Intel, Microsoft, cała masa innych firm amerykańskich, gdzie tam płacenie podatków była taka kultura, jest to służenie swojemu kraju. Ja, proszę Państwa, w tej sytuacji kazałem zmienić umowę prawnikom, tak, umowę sprzedaży akcji, żeby podatek na pewno występował. No, oczywiście ze zdziwieniem, ale posłuchali. I zapłaciłem, jak potem sprawdziłem w ustawie budżetowej,
2,6% przychodów budżetu państwa, oczywiście za ten rok, z tytułu podatku dochodowego. Dokładnie dwoma przerwami te 2,6% przychodów budżetu zaliczyła potem oczywiście drugą państwa. Proszę Państwa, myślałem, że jestem bohaterem. Minęło parę tygodni, mój dom został otoczony przez policję. Ogromna ilość samochodów, uzbrojeni, urządzenia takie duże do strzelania, długą broń, krótką broń. Dzwonią do domofonu i 6 rano policja otwiera się. Chodzi jakiś tam taki kierujący akcją. Mówi mi, że jestem bardzo groźnym przestępcą, że tu jest decyzja prokuratora doprowadzenia mnie siłą do prokuratury apelacyjnej w Krakowie, Wydział Przestępczości Zorganizowanej. Samo to sugeruje, że jestem po prostu szefem jakiejś mafii. Proszę Państwa, wiozą mnie, oczywiście informują mnie, że ponieważ jestem tak groźnym przestępcą, to muszę jechać skuty, skuwają mnie. Kombin z przodu, z tyłu, policjant jeden, z jednej strony jestem tak groźny, że mogę oczywiście uciec. Tam w prokuraturze apelacyjnej w Krakowie wprowadzają mnie do klatki z takich prętów, fil 25-30, jak gdyby w cyrku, jestem tak groźny przestępcą. Pani prokurator woła mnie, informuje, że jestem tak groźnym przestępcą, że mój majątek zostaje skonfiskowany na potrzeby naprawienia szkód, jakie wyrządziłem Państwu. Ja w tej chwili idę do aresztu, bo mam się przy dokumenty przygotować. Jutro dostanę 3-miesięczne aresztowanie, a ile lat posiedzenia się okaże. Robię jeszcze fikcyjny dowód mojej winy. Wyciągają tak, nie siłą być moich pracowników z Optimusa. Miała to być konfrontacja, gdzie miał być pokazany dowód na moją przestępczą działalność, ale nic pracowników nic nie mówi. Wreszcie jeden się odezwał, prezes Kluska na paryzmę. To jest dowód rzeczowy mojej przestępczej działalności, jedyny, proszę Państwa, i jestem pozbawiony wszystkiego. Proszę o jednoosobową celę, dostaję celę czteroosobową, jak się tam wchodzi do tej celi, to taki jakiś wychodzi naprzeciwko mnie. A czy za co? Ja mówię nie. No to on się przedstawiał, ja za zabójstwo, ja za to. Przedstawiam się tam swoimi tymi krokami. Uznali, że jak ja nie chcę mówić, dali mi. Tu jest ta twoja prycza, tu jest zimno. Zajęli się swoimi sprawami. Ja byłem dla nich, można powiedzieć, powietrzem. Proszę Państwa, pani prokurator jeszcze poinformowała, że ponieważ jestem tak groźnym przestępcą, to ona do publicznej wiadomości podała akt mojego aresztowania. Mam zakaz kontaktowania z mediami, jakikolwiek. Nie wolno mi w żaden sposób ustosunkować się do tego, co prokuratura podała do dzienników telewizyjnych. Proszę Państwa, jeszcze, że gdyby wtedy ktoś im powiedział, że odcinają mi obie ręce i obie nogi, a tej sprawy nie ma, to się zaraz chodzi. Że w tej celi więziennej pryska całkowicie bańka mydlana, że jest jakaś sprawiedliwość, że są jakieś wartości, że istnieje w Polsce jakaś policja, która robi złodziei, to wszystko pryska jak bańka mydlana. W ogóle nie istnieje. I człowieka rozstawia na czarne. Myślę, proszę Państwa, do mnie przyjechało setki ludzi po takiej sytuacji tylko po to, żebym ja ich wysłuchał, bo ja w to uwierzę, co przeżyli, co samo. Tylko żeby wszyscy byli po zawale, po wylewie, po paraliżu. Przecież mój następca w Optimusie, który dostał krótko. Cokolwiek na kluskę, albo masz te same zarzuty. Oczywiście nic nie podał na mnie, bo starałem się tą firmę prowadzić jak najuczciwie. No to zaraz dostał. Zawał, wylew, paraliż. Organizm nie może takiej krzywdy znieść. Jak to, proszę Państwa, się stało? Ja jestem się z Panem chcę podzielić, że ja z tego wszedłem sam. Proszę Państwa, to nie moja zasługa. Za całe kilkanaście lat prowadzenia Optimusa postanowiłem sobie raz pojechać na narty. Na cały czas pracowałem. Pojechałem w nocy, żeby nie było oczywiście kolejki do wyciągu, bo nie miałem czasu, żeby stać w kolejce. Efekt był zerwanie, zaczęły ścięgna Achillesa, 3 tygodnie w łóżku, bez ruchu, skrzep taki wielki.
I kiedyś tak się zdarzyło, proszę Państwa, że kiedy już kierowałem firmą przez telefon, odkryłem, że już jest chyba 10 wieczór i nikogo w domu, a już nie ma, wszyscy poszli do domu, nie? W tej grupie o tym, że już nie ma kim kierować. Ja zostałem, ani nie mogę się ruszyć, żeby telewizor nagrać, bo ja nie mogę się ruszyć. Proszę Państwa, wtedy szukam czegokolwiek do czytania, nie wiem skąd się wzięła, bo łóżka leżała, książka, która mnie zupełnie nie interesowała. Było napisane, święta siostra Faustyna i Boże Miłosierdzie. Ja wielki przedsiębiorca, który buduje swoją potęgę własnymi siłami, który wie, że ciężką pracą osiąga się sukcesy, wtedy to była lektura, która mnie najmniej interesowała. Proszę Państwa, nie było nic nie. Przyznam się, w akcie rozpaczy zacząłem czytać tę książkę, bo nic innego nie było do czytania. Powiem Państwu, że gdybym ja tej książki nie przeczytał, to ja bym dziś tu nie stał. Po zawale, po wylewie, sparaliżowany organizm po prostu nie jest z tego wyciągnięty. I tych zarzutów nie cieszy. Co takiego było w tym dzienniczku siostry Faustyny, że pozwala mi nie tylko, pozwoliło mi nie tylko przeżyć, ale iść pomimo tych wszystkich sytuacji być człowiekiem szczęśliwym. Szczęśliwym i pogodnym. Myślę, że tak jest. Proszę Państwa, w tym dzienniczku było napisane coś takiego. Jest chyba, to mówi Pan Jezus do siostry Faustyny, która to pisze. Ty, marny człowieku, jesteś. Pomimo, że sobie z tego nie zdajesz sprawy, ogromnie przeze mnie kochany. Ja jestem miłością. Ja Cię kocham miłością bezwarunkową. Czy Ty jesteś dobry, czy zły, czy Ty grzeszysz, cokolwiek robisz, ja Cię kocham. I wiedzę o tym, że ja Cię kocham miłością nieskończoną. I marny człowieku, ja Ci dałem taki skarb, którego sobie Ty nie zdajesz sprawy. Ten skarbem jest Twoja wolna woda. Może to być zawsze. Ale jeżeli Ty na bazie tej wolności, którą Ci dam, dałbyś radę mi zaufać bezwarunkowo, tak jak ja Ciebie kocham. Czyli jeżeli potrafisz na moją miłość odpowiedzieć bezwarunkowym zaufaniem do mnie, to jeżeli Ty potrafisz zdobyć na taki akt tej wolnej woli, to ja w odpowiedzi jako Twój biorę na siebie wszystkie Twoje problemy i ja Cię kocham. Moją miłością. Ja rozumiem to. Proszę Państwa, uwierzcie, w tym więzieniu, gdzie prysło wszystko, nic więcej mi nie pozostało, jak wykorzystanie tej szansy. Bardzo Pan Bóg mnie kocha. Powiedział, że jak potrafię mu zaufać, to on rozwiąże moje problemy. Więc ja robię w tym więzieniu całą noc, żeby nie dopuścić złych myśli, które mnie rozsadziły w ogóle przecież. Jezu, ufam Tobie, mam ufać. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Całą noc, cały następny dzień, dopiero pod wieczór następnego dnia, plus na ręce, coś tam było, ja już interesowałem ręce do skucia, bo ja mam tym bojem. Idę do mojej klatki, bo mam dostać to 3-miesięczne aresztowanie. Próbuję wejść do tej klatki, naprzeciw tego wchodzi pani prokurator. Ależ panie prezesie, dla pana gabinet przygotowany. Ja wczoraj miałem tylko jedno imię, podejrzany wstać, podejrzany go skut, podejrzany do wyprowadzenia. A dziś pan prezes gabinet przygotowany prokuratorze. Panie prezesie, o żadnym aresztowaniu nie ma mowy, pan wie, że wiedzieliśmy media. Jak pan prezes mi tu podpisze, że zgadza się na kaucję, to jest pan wolny. Tak czeka tylko, czy ja się zgodzę, żeby razem sobie na kaucję. Proszę Państwa, ja miałem siedzieć wiele, wiele lat w więzieniu. Wszystko miałem mieć skonfiskowane. A nagle podpisze jakiś pan, że zgadzam się na kaucję i idę sobie do domu. To oczywiście podpisałem. Oczywiście tam cały czas stał mój adwokat, ale pani magister, który przyjął mnie do pani prokuratora. Tą kaucję ustalimy tak, żeby ona była jakaś taka znośna i tak dalej. Tak jest, tylko niech pan prezes to podpisze. Podpisałem. Dziękujemy, dziękujemy, proszę bardzo. Państwo wychodzą bez kajdany, bez niczego. Ściągnęli mi te kajdanki. Przed prokuraturą cały czas stał mój kierowca. Żona go wysłała, niech stoi i czeka. Za 2 godziny byłem w domu. Tylko proszę Państwa, to teraz już na cała marność człowieka. Przecież ja wtedy, wielki prezes, znałem tych wszystkich ministrów, co sprawiedliwości, finansów i tak dalej. No przecież ja teraz im wytłumaczę, to nawet wezmę sobie eksperty, nie wiem, czy polskich prawników, oczywiście zaraz napisali, że najmniejszego naruszenia prawa ze strony optymizacji było profesor Mastalski,
członek Rady Legislacyjnej czy prezydent do spraw gospodarczych, to wszystkie największe sławy ekonomiczne, że najmniejszego naruszenia prawa nie masz dyskusji. W ogóle sprawa była tajna, bo nie było nic. O tym jak zobaczyć, jak to nie było nic. Nawet z tego zeznania przedmiotowe, nic. Te 300 akt, które mówiła prokuratura, to były losowo skopiowane na kopiarce dokumenty z optymizmu. Bez żadnej, no po prostu losowo wzięli. Skopiowali kilka tysięcy stron dowolnych dokumentów i to były akta sprawy. Proszę Państwa, ja zaczynam te ekspertyzy pokazy, jak jeszcze od jednego ministra do drugiego, każdy mówi, no oczywiście stanie winny, jutro załatwimy tę sprawę. I na półtora roku do mnie przychodzą bardzo dziwni ludzie, mówią, jestem przysłany przez pana prześladowcę, przez pana prześladowców, uwiarygadniają się. Jakieś tam szczegóły ze śledztwa im podają, gdzie była na przykład tylko pani prokurator i ja. Jakieś takie drobne słowa, kto co powiedział. Uwiarygodniłem się, a teraz mam panu przekazać. Jak pan nie zapłaci, to się sprawa nigdy nie skończy. Dziękuję. Cały czas, jak pan nie zapłaci, to się sprawa nigdy nie skończy. Nawet jednego z tych ludzi, którzy przyszli z taką misją, rozpoznają ja sekretarka, dlatego dzwonili na policję, że taki i taki człowiek przyszedł, chciał ode mnie 8 milionów za zakończenie sprawy i mówi, że jest przysłany przez jakiegoś prześladowców. Oczywiście policja go określa na przesłuchanie, on się przyznaje, że owszem, chciał 8 milionów, tylko na statek spotkał. Oczywiście znikoma szkodliwość społeczna, sprawa umorzona. Przypomnijmy ze sprawą pana Rybina. Proszę Państwa, po półtora roku, kiedy się ja wszystkim świętym pokazałem dokumentację, że jestem niewinny, kiedy sprawa się absolutnie nic nie dzieje. No bo tylko tyle, że jest tajna i nie ma dostępu na to. Ja sobie zdaję sprawę, że przecież ja mam metodę rozwiązania tej sprawy. Żona, Maria, za parę dni żona, zamykamy się w klasztorze i potrafi Panu Bogu powiedzieć, Panie, ja Ci ufam, jeżeli Ty chcesz, to ja wyrażam zgodę bycia do końca życia przez Ciebie. Ty mnie prowadź, ja tej sprawy nie potrafię rozwiązać. Proszę Państwa, uwierzcie albo nie uwierzcie. Dokładnie w tym samym dniu, kiedy żona zamyka się w parku, po mnie potrafiła to samo Panu Bogu powiedzieć nagle. NSA w Warszawie się zbiera i wydaje w składzie 700, czyli wyrok, który obowiązuje wszystkie sądy w Polsce, to jest tak zwany pełny skład. Wyrok niejakiego mamy uska w najmniejszym stopniu nie naruszył prawa, wszystkie naruszenia prawa były po stronie urzędu skarbowego. Sprawa się kończy. Proszę Państwa, od tego czasu ja się zmieniam. Ja już nie idę przez życie sam, tylko ja idę z moim powinienem tym. Proszę Państwa, mam bardzo wiele cierpienia, ale wierzcie, jeżeli czasem się dzieje coś całkowicie przeciwnie niż ja chcę, to ja wtedy wiem, że tylko mój mały rozum nie widzi wszystkiego. Potem się okazuje, że to, co się dzieje, to jest naprawdę dla mnie dobre, bo mój opiekun czuwa, żebyśmy w jego miłości, a moim zaufaniu, w ramach tej wzajemnej opiece, w tych trudnych warunkach naprawdę można być wtedy szczęśliwy. W tym wszystkim, co się doprowadzi. Chciałbym Państwu na zakończenie życzyć, żeby dzięki tej organizacji, temu związkowi przedsiębiorców i pracodawców udało się może oczywiście zmienić. Wy, żebyście osiągnęli wspaniały sukces i żebyście byli co najmniej tak szczęśliwi jak ja, pomimo tych wszystkich zagrożeń sytuacji. Dziękuję.